Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. To, co zaczęło dziać się w Polsce we wrześniu roku 1939, można w zasadzie określić jednym słowem – piekło. Łapanki, grabieże czy perspektywa bycia wysłanym do obozu koncentracyjnego stanowiły nad Wisłą codzienność. Polska się nie poddała i kontynuowała swoją walkę w konspiracji. Znaleźli się jednak i tacy, którzy, choć nie uzbrojeni, z największym zapałem walczyli o polskość i lepszy byt mieszkańców naszego kraju. O tym właśnie opowiada niezwykła książka autorstwa Karoliny Lanskorońskiej pod tytułem Wspomnienia wojenne. Film ten chciałbym zadedykować mojej widzce Ani Kardel-Suwałk, która prosiła mnie o omówienie tej pracy. A zatem zaczynamy. Główną bohaterką tej pozycji jest Karolina Lanskorońska, szlachcianka i historyk sztuki wykładająca na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Jej opowieść zaczyna się w roku 1939, konkretnie 22 września, kiedy jedno z najpiękniejszych polskich miast, Lwów, zostało zajęte przez Armię Czerwoną. Morale mieszkańców jest tym niższe, że dochodzą też do nich słuchy o terrorze ze strony Niemców. W takiej atmosferze główna bohaterka przystąpiła do swojej pierwszej konfrontacji z okupantem. Jako pracownik uczelni Karolina Lanskorońska miała zagwarantowaną ochronę zarówno osobistą, jak i miejsca zamieszkania. Ogromne było zatem jej zdziwienie, kiedy pod koniec listopada została u siebie w mieszkaniu nowego współlokatora, oficera Armii Czerwonej. Wtedy stało się jasne, ile są warte gwarancje dane przez najeźdźcę. Krasnoarmiejec z nazwiskiem Pawłyszenko wprowadził się do niej, bo tak, bo mógł. Szlachcianka postanowiła rozprawić się z nieproszonym gościem. Tym bardziej, że ten szybko zaczął sprawiać kłopoty. To, że w swoim pokoju robił dużo hałasu, stanowiło najmniejszy problem. Miał na przykład zwyczaj niszczenia wszystkiego, czego nie umiał używać. Może się Wam to wydać śmieszne, ale krasnoarmiejec wpadł na świetny pomysł mycia swoich włosów w klozecie. I jeszcze miał pretensje o to, że woda nie leci tam w sposób ciągły. Lanskorońska postanowiła wykazać się odwagą i poszła z tym do prokuratury. Mimo, że w opinii swoich przyjaciół już miała żegnać się z życiem, dopięła swego. Prokurator eksmitował Pawłyszenkę. Ponad pół roku później główna bohaterka tej pracy z bólem serca opuszczała rodzinny Lwów, by przenieść się do Krakowa. Ten nie leżał już w Polsce, a w Generalnym Gubernatorstwie. Niemcy wcale nie okazali się lepsi od Sowietów. To przekonało szlachciankę do tego, że nie ma co już dłużej czekać. Jeszcze we Lwowie zapisała się do Związku Walki Zbrojnej, który później stał się Armią Krajową. Po przyjeździe do Krakowa odnowiła dawne kontakty, w tym ten z Renatą Komorowską, żoną generała Tadeusza Komorowskiego, pseudonim Bur. Jako że nie wyznaczono jej zadań konspiracyjnych, postanowiła działać legalnie. Zaangażowała się w pomoc tym, którzy przez władzę zostali najbardziej poszkodowani, więźniom. Zaczęła jeździć od miasta do miasta i spotykać się z naczelnikami więzień, żeby ustalić z nimi możliwość dożywiania osadzonych. Ich narodowość i płeć nie miała dla niej żadnego znaczenia. Dożywiani mieli być wszyscy. Karolina Lanskorońska tak bardzo się w to zaangażowała, że potrafiła wyjść z każdej opresji, żeby tylko realizować swoje zamierzenia. Świetnym na to przykładem jest sytuacja, w której znalazła się, wyjeżdżając do zakładu karnego w Pińczowie. Swoje zadanie wykonała wzorowo. Udało się przekonać naczelnika do dożywiania więźniów dzięki łapówce. Problem jednak pojawił się z powrotem. Okazało się, że najbliższy pociąg do Krakowa odjeżdżał dopiero za 3 dni. Karolina Lanskorońska nie poddała się. Tak się uparła na wyjazd z Pińczowa, że jego mieszkańcy musieli ją zawieźć do sąsiedniej miejscowości, skąd mogła złapać kolejkę do Jędrzejowa. Ciekawe jest to, że musieli ją tam zawieźć na furze z drewnem. Ostatecznie bohaterka swój cel osiągnęła i dotarła do Krakowa. W końcu jednak znalazła godnego przeciwnika. Okazał się nim Hans Krüger, naczelnik zakładu karnego w Stanisławowie. Postanowił on uczynić sobie hobby z dokuczania Lanskorońskiej i z utrudniania jej dożywiania więźniów. Wzywał ją na przesłuchania, straszył, wygrażał, zarzucał jej działalność konspiracyjną, czego też nie był w stanie udowodnić. W końcu doprowadził on do jej aresztowania. Karolina Lanskorońska znalazła się w więzieniu. Okazało się to jednak tylko wstępem do prawdziwego piekła.
Największą siłą tej książki jest zdecydowanie główna bohaterka. Wspomnienia wojenne to opowieść o silnej i niezwykle charyzmatycznej kobiecie, gotowej podjąć największe wyzwanie, by osiągnąć swój cel. Najlepszym na to przykładem jest jej wyjazd do Pińczowa. Jej osobowość jest tak silna, że potrafi skupić na sobie uwagę czytelnika do tego stopnia, że nawet nie zauważa się jej raczej miałkiego otoczenia. Z drugiej strony jawi się też ona jako osoba wrażliwa na ludzką krzywdę. Bardziej znaną osobą prezentującą podobną postawę była Irena Sendlerowa. Jako że jest to pamiętnik, kompletnie się nie spodziewałem, że tę pozycję może się czytać tak dobrze. Przed powstaniem tej pracy jej autorka prawdopodobnie niewiele miała wspólnego z pisaniem twórczym. Mimo że są to tylko wspomnienia, miejscami czyta się to tak, jakby to była powieść sensacyjna. Jestem pewien, że wielu rasowych powieściowych pisarzy nie wpadłoby na pomysły wydarzeń, które naprawdę spotkały główną bohaterkę. Co prawda scena z myciem włosów w klozecie kojarzy się trochę z filmem Borat, za to mało kto by wymyślił to, w jaki sposób Karolina Lansko-Rońska uniknęła aresztowania. Otóż, ze względu na spóźnienie się pewnego księdza dokonującego pacjenta, bohaterka z jednodniowym opóźnieniem udała się do współpracownika o imieniu Jan. Mimo dwukrotnej próby dostania się do niego, nikt nie otworzył jej drzwi. Zrezygnowana wróciła do siebie, gdzie dowiedziała się, że człowiek, którego chciała odwiedzić, od 2 dni jest aresztowany, a każdego jego potencjalnego gościa zatrzymywało gestapo. Karolina Lansko-Rońska uniknęła aresztowania tylko dlatego, że w momencie, w którym się do Jana dobijała, Niemcy uczestniczyli w paradzie ku czci Führera. Wspomnienia wojenne są nie tylko przedstawieniem historii głównej bohaterki. To także opowieść o tym, jak wyglądało życie w Polsce pod okupacją, czy to sowiecką, czy to niemiecką. Na Uniwersytecie we Lwowie powstawały katedry nauczające m.in. nowych ideologii, w tym stalinizmu i leninizmu. Z uczelni powoli wypleniano polskość. Tabliczki z nazwami ulic i szyldy sklepowe zmieniano z polskich na ukraińskie. Zresztą pod okupacją niemiecką wcale nie było lepiej. Niemcy niszczyli pomniki, jak chociażby ten grunwaldzki w Krakowie. Rekwirowali ludziom mieszkania. W restauracjach, w tramwajach czy w pociągach umieszczali tabliczki z napisem Nur für Deutsche. Karolina Lansko-Rońska wspomina o tym, że w pociągu, którym jechała, wagony przeznaczone dla Niemców jechały prawie puste, natomiast te przeznaczone dla Polaków były tak przepełnione, że ludzie tłoczyli się na korytarzu. Poza tym okupanci nienawiść do podludzi zaszczepiali nawet dzieciom. Pewnego dnia zaś już nie było wspólnej zabawy, która dotąd szła doskonale. Dzieci zapytane o przyczynę nie chciały jej podać. Dopiero po dłuższym czasie starsza dziewczynka powiedziała matce: mamusiu, my się już nie możemy bawić z Helmutem. Dlaczego? Bo nam powiedzie, że chciałby być już duży. Wtedy byłby lotnikiem i mógłby rzucać bomby na nasz dom. Zastanawialiśmy się z profesorem Dybowskim nad instynktami, które tkwią w tym narodzie. Wspomnienia wojenne Karoliny Lansko-Rońskiej są lekturą, która potrafi trzymać w napięciu. Niektóre z opisanych w niej wydarzeń wręcz mrożą krew w żyłach. Los nie oszczędzał głównej bohaterki. Z drugiej strony jednak w tej pozycji bardzo widoczna jest nadzieja. Nadzieja na to, że jej walka jednak ma sens. Widać to chociażby przez pryzmat tego, jak odnosi się ono do wieści płynących za granicy. Że Polska trwa nadal i walczy, że Wielka Brytania wciąż jej nie poddała, że Niemcy zaatakowali Sowietów. Warto się z tym zapoznać także chociażby dlatego, żeby się przekonać, że czasem do walki z wrogiem nie potrzeba broni, a hartu ducha i silnej motywacji. Wspomnienia wojenne są na to świetnym dowodem i między innymi dlatego bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z tą lekturą. I to tyle ode mnie na dziś. Mam nadzieję, że mój materiał się Wam podobał. Jeżeli tak, to zachęcam do zostawienia pod tym filmem pozytywnej oceny oraz napisania komentarza. Ponadto zachęcam też do kliknięcia przycisku subskrypcji. Dzięki temu dołączycie do grona moich stałych widzów. Zajrzyjcie też na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj. Są one podlinkowane w opisie. Dajcie też znać w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!